Ostrowskie dzieciaki wzięły udział w kolejnych sportowych igrzyskach przedszkolaków. Ta sportowa impreza, która organizowana jest w naszym mieście już od 9 lat, przyciągnęła w tym roku reprezentację trzech miejskich przedszkoli – numer 1, numer 2 i numer 3. Każdą placówkę reprezentowało 12 zawodników, którym głośno kibicowali przedszkolni koledzy. Nie zabrakło i roztańczonych, dopingujących cheerleaderek. Przed wysiłkiem fizycznym należy obowiązkowo wykonać rozgrzewkę. Po niej i krótkich warsztatach z cheerleadingu pod okiem Żanety Cwaliny-Śliwowskiej rozpoczęły się zawody. Mali sportowcy zmierzyli się w 8 konkurencjach drużynowych. W przeciąganiu na kocu, toczeniu piłki slalomem, sztafetach, rzutach do kosza, tunelu, wyścigu z wyspy na wyspę i w przeciąganiu liny z wychowawcą. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem, mając przy tym mnóstwo świetnej zabawy. Aż w 6 konkurencjach najlepsza okazała się drużyna z miejskiego przedszkola numer 1. W rzucie do kosza zwyciężyło przedszkole numer 3, natomiast najlepsi w przeciąganiu liny okazali się przedszkolacy z placówki numer 2. Dzieci odebrały pamiątkowe medale i słodkie upominki, które wręczył im dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.